Husarska dla KRK TV. Dzisiaj jesteśmy w Muzeum Lotnictwa i rozmawiam z panem Krzysztofem Książkiem, komandorem. Dzień dobry państwu. Chciałam zapytać, jaka jest historia właśnie sprowadzenia tego eksponatu tutaj do muzeum i czy był pan bezpośrednio zaangażowany w tą sytuację? Tak, tak. Tutaj do ambasady polskiej w Helsinkach wpłynęła prośba o pomoc właśnie w sprowadzeniu tego samolotu do Polski. W tym tamtym czasie pełniłem służbę jako attaché obrony przy ambasadzie RP w Helsinkach i z racji pełnionych obowiązków zostałem poproszony o pomoc, wsparcie w prowadzeniu negocjacji ze stroną fińską w przekazaniu tego samolotu. Właścicielem tego samolotu było Ministerstwo Obrony Finlandii i z racji moich obowiązków po prostu było mi najprościej, najłatwiej nawiązać kontakt z osobami, które bezpośrednio odpowiadają za przekazanie, za utrzymanie tego samolotu tam na miejscu. Jeśli chodzi o historię, to jest bohater wojenny, tak? Oczywiście. No, historia tego samolotu jest bardzo, bardzo ciekawa ze względu na to, że polscy piloci latali na tych samolotach w kampanii francuskiej. Był też taki projekt, że polscy piloci mieli dołączyć do fińskich pilotów w wojnie zimowej przeciwko Związku Radzieckiemu, ale niestety historia potoczyła się nieco inaczej i tam nie przybyli. Z kolei część tych samolotów, dokładnie 6 sztuk, trafiła do Finlandii, gdzie Finowie zamierzali ich użyć właśnie w wojnie zimowej. Aha, i czyli ta peruka tutaj trafiła do Krakowa, czy będzie więcej takich obiektów? Z rozmowy z panem dyrektorem tutaj w muzeum wynika tak, że są ambitne plany ściągnięcia jeszcze innych ciekawych eksponatów historycznych samolotów. Oczywiście nie mam upoważnienia do ujawniania tych planów, ale mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości i też z pomocą Ministerstwa Obrony uda się te egzemplarze ściągnąć do Polski, tutaj do muzeum, do Krakowa. Jak to jest, że Francuzi mają drugą? Francuzi mają drugi egzemplarz tego samolotu, bo proszę pamiętać, że to są tak unikalne samoloty, że na dzień dzisiejszy pozostały tylko 2 egzemplarze. Właśnie ten w Krakowie i jeden we Francji. Z kolei ten tutaj u nas w Krakowie jest egzemplarzem bardziej kompletnym i mi się wydaje, że z tego powodu będzie łatwiej naszym konserwatorom odbudować pozostałą brakującą część tego samolotu. Czy on będzie latał w czasie jakichś pokazów? Czy będzie miał silnik? Raczej nie sądzę. To dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo.